Wstrząsające szczegóły wypadku Arkadiusza Tomiaka. 24-letni kierowca usłyszał zarzuty. Nie żyje ceniony operator filmowy Arkadiusz Tomiak. Mężczyzna zginął w wyniku zderzenia trzech samochodów na drodze wojewódzkiej w Lubiewicach, województwo kujawsko-pomorskie. Jechał na festiwal Młodzi i Film w Koszalinie. Policja przekazała szczegóły tragicznego wypadku. Za sprawcę uznano 24-letniego kierowcę BMW. Operator Arkadiusz Tomiak zginął w wypadku. Zarzuty dla 24-letniego kierowcy BMW. Arkadiusz Tomiak był cenionym operatorem filmowym, laureatem Orłów, który pracował przy wielu znanych produkcjach, m.in. Karbali, Raporcie Pileckiego, Legionach, Symetrii i Palimpseście. 10 czerwca filmowiec zginął w drodze na koszaliński festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 240 na odcinku Bysław-Lubiawice, województwo kujawsko-pomorskie. Jak podała policja, kierujący pojazdem marki BMW miał wykonać nieprawidłowy manewr wyprzedzania. Uderzył w tył Toyoty należącej do Tomiaka, w wyniku czego auto operatora zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się czołowo z pojazdem ciężarowym. Wóz 55-letniego filmowca stanął w płomieniach. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Śledczy ustalili, że do wypadku doprowadziło nieostrożne zachowanie kierowcy BMW. 24-latkowi postawiono zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Obecnie trwa śledztwo mające potwierdzić dokładny przebieg zdarzenia i przede wszystkim ustalić, z jaką prędkością poruszał się kierujący BMW. Szef tucholskiej prokuratury rejonowej podkreślił, że był to bardzo ciężki wypadek, a zwłoki 55-letniego filmowca zostały zmasakrowane w wyniku pożaru auta. Ciało nie nadaje się do identyfikacji, ujawnił w rozmowie z tabloidem PROK. Marcin Przytarski.